Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się tabletem. Będzie to tablet Overmaxa Solution drugiej generacji. Zapraszam do oglądania. Tablet Overmax Solution 10 drugiej generacji to, jak wiadomo, sama nazwa wskazuje, jest to następca popularnego tabletu właśnie tej firmy. No co tutaj poprawiono w tym tablecie, co tutaj zastosowano? Jest kilka rzeczy, o których warto powiedzieć. Przede wszystkim jest to ekran. Ekran o rozdzielczości 1280x800 pikseli, o zagęszczeniu pikseli 160 pikseli na cal, co nie jest, jak można powiedzieć, wynikiem rewelacyjnym, ale same kąty widzenia, same odtwarzanie barw w tym tablecie naprawdę, trzeba przyznać, zachwyca. No ale może do tego też dojdziemy, bo mamy kilka rzeczy, tak jak powiedziałem na wstępie, wartych pokazania. Przede wszystkim zajmiemy się samą obudową tego tabletu. Tablet wykonany jest, tak jak poprzednik, w całości z metalu. Tym razem nie jest to takie idealne, szczotkowane aluminium, aczkolwiek matowe aluminium, właściwie pomalowane na czarno. Bardzo elegancko to wygląda i podoba mi się taka barwa tego tabletu. Na dole znajdziemy dwa głośniki, które działają w stereo, co ważne, ale do tego też jeszcze dojdziemy. Zobaczymy, jak się spisuje muzyka w tym tablecie. Jedno, co mnie tutaj nie zachwyciło, to ta tylna klapka. Bardzo niemiło ją się zdejmuje, bardzo niemiło i nie jest zbyt dobrze spasowana. Znajdziemy tutaj wejście na kartę microSD do 32 GB. Sam tablet ma wbudowane 16 GB tej pamięci. No i co ciekawe, pierwszy tablet, z którym miałem do czynienia, gdzie są wbudowane właśnie dwa sloty na kartę SIM. Są to standardowe karty SIM, ale te dwa sloty obsługują 3G, więc to też jest dziwne, bo w niektórych smartfonach właśnie takich budżetowych mamy dwa sloty, ale jeden jest tylko od dzwonienia, drugi od internetu, że tak pokrótce powiem. Dokładnie. Tutaj mamy aparat jeszcze 5-megapikselowy z diodą doświetlającą LED. No i klawisze, patrząc od tej strony prawej, na którą patrzymy. Jak widzicie, ta klapka też już nie jest tak dokładnie spasowana. Słaby pomysł. Zobaczyłem tą klapkę już nie tylko w tabletach Overmaxa, ale też w tabletach Prestigio. Znajdziemy słuchawki, kabel mikro HDMI, kabel mikro USB oraz wejście na bolec do ładowania. Po lewej stronie znajdziemy przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. Po prawej, po lewej stronie, jeżeli patrzymy od tej strony, klawisz back, czyli powrót, no i przycisk włącz, i przepraszam, przycisk ciszej, głośniej. Na dole samym nie znajdziemy nic, po tej stronie mamy tylko, jak tutaj widzicie dokładnie, głośniczek. No i tak by wyglądał tablet Overmaxa. Co jeszcze tutaj mamy? Dokładnie, jeżeli zobaczycie kamerka jednopikselowa z czujnikiem tutaj światła. Tak by to wyglądało. No, przede wszystkim zajmijmy się właśnie ekranem. System operacyjny, mamy tutaj Androida wersji 4.2, czyli po prawej stronie wersji przygotowanej dla tabletów, po prawej stronie tego znajdziemy oczywiście pasek samego menu, gdzie możemy sobie na przykład włączać, wyłączać Wi-Fi, GPS. Tablet też posiada GPS, co jest ważne. No a tutaj mamy właśnie pasek powiadomień, czyli co, jak, czy coś zainstalowaliśmy, czy powiadomienie odnośnie maili, SMS-ów, czy powiadomień, można powiedzieć, głosowych, bo z tabletu zwyczajnie można dzwonić. Wybieramy dzwonimy i no, po prostu zwyczajnie możemy tutaj zadzwonić. Te karty obsługiwane jak najbardziej, znaczy właściwie ten tablet obsługuje połączenia głosowe, ale tylko w trybie głośno mówiącym. Samo korzystanie z tabletu jest dość przyjemne, percepcja na dotyk jest zadowalająca. Jeżeli chodzi o samego jeszcze, jeżeli chodzi o sam system operacyjny, no można powiedzieć, że to jest niemalże goły system, bez jakiejś tam nakładki producenta. Dodano tylko kilka aplikacji, które no nie są jakąś tam wartością dodaną, oczywiście dla samego producenta, czyli dodano funkcje, opcje onetowe. Tutaj mamy EasyCall,
Co tu jeszcze mamy? Beyond Road, czyli jakaś tam nawigacja, ale niestety tylko wersja próbna. Mamy też Avasta, mamy Media 3D, że możemy sobie postawić to na ramce i mamy godzinę. Dość efektownie to wygląda, aczkolwiek, no tak jak powiedziałem, no, takie rzeczy możemy sobie doinstalować zwyczajnie z Google Play. Jeżeli chodzi o wydajność i jeżeli chodzi o specyfikację, mamy tutaj 1 GB pamięci RAM i procesor 4-rdzeniowy o taktowaniu 1,2 GHz. Jest to procesor dokładnie Mediateka MT8389 i procesor graficzny PowerVR SGX 544MP, czyli bardzo popularny procesor montowany wraz właśnie z Mediatekiem. Sama wydajność jest zadowalająca, jeżeli chodzi o wynik, jaki osiągnął w benchmarku Antutu, to jest 13 tysięcy punktów i to w zupełności odpowiada rzeczywistości, ponieważ tablet, no mówię, radzi sobie w miarę dobrze. Może odpalimy tutaj grę The Trigger, ona jest dość wymagająca. Zagramy sobie, przejdziemy sobie do samej muzyki, do samego aparatu, choć aparat, trzeba przyznać, jest dość symboliczny, mimo 5 megapikseli. Teraz włączymy. Muzyka też niestety, już może wam tutaj powiem, też jakoś tam specjalnie nie zachwyca, ale o tym za chwilę. No jedźmy. Może zgaszę światełko, żeby wam nie raziło jakoś tam specjalnie. Dokładnie. No i zaczynamy grać. To nie są oczywiście full detale, ale jeżeli chodzi o płynność działania tego urządzenia, tutaj naprawdę nie ma jakoś tam specjalnie co narzekać. Jak widzimy, możemy sobie pograć. Kursor chodzi dość płynnie. Nie widać jakichś specjalnych tutaj zacinek. Może minimalne. Ale naprawdę one nie przeszkadzają jakoś tam specjalnie w graniu. Dokładnie tak to wygląda. Okej, nie będziemy jakoś tam wielce grać. Odpalimy lampeczkę, no i przechodzimy do samej muzyki. No i tutaj też niestety muszę się poskarżyć, ponieważ dwa głośniki, myślałem, że te głośniki będą działały dość dobrze, tym bardziej, że to są dwa głośniki, ale niestety przy najwyższej głośności no nie gra to najlepiej. Dźwięk jest zniekształcony, wysokich tonów praktycznie nie ma, nie wspomnę o basach. Dźwięk jest jednym z najgorszych aspektów tego tabletu. Szkoda, ponieważ liczyłem na więcej, ale te dwa głośniki grałem jak jeden, no, że tak powiem. Ale one są naprawdę stereo. Jeżeli chodzi o aparat, no tak jak powiedziałem, aparat 5-megapikselowy, aczkolwiek dość symboliczny. Oczywiście zdjęcia będą wrzucone na portal wideotesty.pl i tam będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dokładnie. Może zdjęcie poglądowe zobaczymy. No, jak już tutaj widzicie, bardzo, bardzo mała szczegółowość. Nie najlepiej to wygląda. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, jakoś super nie oczekujemy w tabletach aparaty, ale pewien
poziom powinien trzymać. Żeby obniżyć może cenę takiego tabletu, warto było po prostu zrezygnować z takiego aparatu. Nikt by się specjalnie jakoś nie obraził. Jeżeli chodzi o internet, może wejdźmy sobie na stronę wideotesty. No mówię, jeżeli chodzi o internet, strony wczytują się dość szybko, nie jakoś tam można powiedzieć bardzo, bardzo szybko, ale nie powinniśmy jakoś tam specjalnie narzekać. Może jakiś link? Wszystko jesteśmy podpięci pod Wi-Fi. Jak widzimy, nie ma. Zobaczymy, jak działa multitouch. Też jakoś tam specjalnie problemów z multitouchem nie ma. Widzimy nową szatę stronę. Zapraszam Was tam. Zobaczycie, jak to mniej więcej będzie wyglądała nasza strona wideotesty.pl. Jest dość znacznie przebudowana. Tak by mniej więcej wyglądał internet, czyli nie możemy jakoś tam specjalnie narzekać na internet. Co jeszcze? No oczywiście błędy, jeżeli chodzi o przetłumaczenie samego menu. Niestety nie wszystko zostało przetłumaczone. Wiele razy o tym wspominałem. Jeżeli wejdziemy sobie powiedzmy w jakieś opcje, no przykładowo obsługa dwóch kart SIM nie jest przetłumaczona. Nie jest przetłumaczona, tutaj mamy audio profile, profile audio. Budzik. I jeszcze kilka innych. Wyświetlacz na przykład. Część jest przetłumaczona, część nie. Szkoda. To są smaczki, które decydują o jakości tego produktu, że klient naprawdę nie jest jakoś tam specjalnie zaniedbany. Dużo chyba nie kosztują producenta przetestowania takiego oprogramowania albo napisania takiego oprogramowania. Przecież Android jest systemem otwartym. Wystarczy, no trudno mi powiedzieć, nie wiem dokładnie jak to się odbywa, ale zatrudnić jednego programistę, no i niech to napisze raz, no to, a dobrze, takie oprogramowanie starczy co najmniej na 5 czy 6 tabletów i to przez 2 lata, bo specjalnie producenci nie zmieniają tych oprogramowań, więc jedno dobre oprogramowanie może zupełnie zmienić oblicze samego sprzętu. No podsumowując, mamy plusy. Plusem na pewno jest obudowa, oprócz tego tutaj plasticzku, który mnie dość drażni. Mamy dwa wejścia na kartę SIM, co jest moim zdaniem troszeczkę rozpustą, ale no może niektórym się przyda. Na jedną kartę można tam włożyć powiedzmy zwykłą prepaidową, drugą wiadomo powiedzmy jakiś internet albo na odwrót, jak chcemy. Mamy świetny ekran o rozdzielczości HD. O, tutaj można mówić wiele superlatywów. Wydajność jest przeciętna, aczkolwiek powinna starczyć na jakiś tam czas, powiedzmy roku, w miarę z nowinkami. Wszystko działa w miarę sprawnie. Typowy średni tablet ze średniej półki, bez jakiegoś tam specjalnego zachwytu, aczkolwiek za cenę w granicach 600-700 zł no możemy otrzymać sprzęt w miarę dobry, z dużym ekranem. Odpuszczono całkowicie multimedia. Niestety aparat i dźwięk jest poniżej, sporo poniżej średniej. No tutaj naprawdę nie ma się czym chwalić. Szkoda. Ocena 3,5. Myślę, że warto zastanowić się nad tym tabletem. No i co? Zapraszam Was na kolejne testy, na forum wideotesty, na stronę wideotesty. No i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!